Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w pierwszym odcinku z nowej gry na kanale Black Sea Odyssey. Jest to gra, do której klucz dostałem od twórców gry, za co mega dziękuję. I sobie obczaję, nawet fajna się wydaje. Sądzę, że na razie ona nie jest bardzo opracowana, bo to jest gra we wczesnym dostępie, dostępna na Steam jakby. Czyli taka jakby alfa, beta, coś w tym stylu. Ale sądzę, że na parę odcinków można nagrać takie króciutkie odcinki, po prostu między seriami, na przykład między Terrarium a Isaaciem coś takiego można wstawiać. Jeżeli obejrzycie odcinek, to piszcie, czy chcielibyście coś takiego tak na luzie między odcinkami na, mówię, przez następne parę dni, bo sądzę, że więcej na razie nie ma w co to grać, bo nie ma aż tyle kontentu tutaj do wybrania. Ogólnie gra polega na tym, że sobie chodzimy gościem, latamy raczej w kosmosie i mamy misję na zabicie jakichś różnych dużych stworów. Tak naprawdę ja tu dużo nie będę o tym mówił, bo sam dużo o tym nie wiem, zagrałem w to 20 minut. Na razie, tak jak widzicie, dużo rzeczy nie ma do zgarnięcia. TBA chyba oznacza to be added, nie wiem, czyli że w przyszłości może będzie dodany. Na razie mamy tylko dwie postacie, jego możemy odblokować za pomocą zabicia czary Bdisa, nie wiem, jakoś tak się powinno czytać chyba. Na razie mamy do wyboru tylko Oldmana, naszego starego gościa. Jakieś to są chyba po prostu standardowe statystyki, ma swoje 100 zdrowia, szybkość statku 7, moc przyspieszenia 100%, szybkość regeneracji przyspieszenia 100%, jakiś pewnie swój taki specjalny perk dla tej postaci. Za każdym razem, jak otrzymamy obrażenia, dostajemy 50% redukcji obrażeń na 10 sekund. Dlatego tylko tego mamy dostępnego, dlatego sobie go wybierzemy. Tak jak samo tu widzicie, mamy wiele broni dostępnych, ale tylko jest parę z nich dostępnych na razie. Większość jest to be added, czyli w przyszłości będzie dodana. No i mówię, niektóre się odblokowuje, nie wiem, musimy zrobić misję bez otrzymywania obrażeń na przykład. Albo przejść całą grę w 30 minut, wow, to trochę mało. Mamy tylko tą dostępną. Takie jest podstawy tutaj statystyki, szybkość ataku, szybkość lecenia tej włóczni oraz obrażenia bazowe. I perk dla tej włóczni, leczymy się za 15 za każdym razem, jak przejdziemy rundę. Pierwsze, co mi się też rzuca w ucho, nie wiem, jak mogę powiedzieć, to że bardzo fajny soundtrack ma ta gra. Oni sobie między sobą zagadają, mamy dostęp do sklep, możemy sobie w nim kupować różne rzeczy. Ogólnie bardzo fajna tutaj mechanika jest. Podczas misji możemy dostawać takie runy. Te runy sobie możemy kłaść, 4 runy na naszą włócznię, 4 runy na nasz statek. Każda runa tam jakieś inne ulepszenie daje, dla przykładu ta runa, taka common, znaczy, że to jest zwykła runa, taka pospolita. Jeżeli my sobie dodamy na slot z naszą włócznią, będziemy strzelać dodatkową włócznię, po prostu za nas, zadającą 5 dodatkowych obrażeń. Ta runa też jest chyba na włócznię, albo na statek, nie wiem sam. Ale co 4 sekundy pojawia się po prostu kula ognia, która wokół nas się kręci i zadaje 10 punktów obrażeń. Możecie chyba sobie strzelić, o tutaj chodzi. Z tego, co ja chyba tutaj rozumiem, jest trzech innych gości oprócz nas i my ze sobą rywalizujemy na zabijanie różnych gości. Z nich dostajemy, tak jak widzicie, różne bounty. Ale nie wiem sam, co ja powinienem tutaj brać. Difficulty oznacza poziom trudności, tu jest 6, dlatego tego nie będę brał, bo ja mówię, w tą grę grałem 20 minut, rozwalałem Nom Noma tylko raz i tyle, to była jedna misja, jaką zrobiłem na innym save'ie. To nie wiem, teraz sobie polecimy na może Belch Brothers. Tutaj każdy, widzę, ma jakieś różne, nie wiem, rzeczy, że poziom zdrowia przeciwników minus 30%, wielkość przeciwników minus 24%, ilość kredytów, czyli kasy plus 24%, szansa na drop legendarnych run plus 36%. Nie wiem, o co chodzi, to są chyba losowe wartości dla każdego bounty za każdym razem, czyli jakaś losowość w grze też występuje, żeby się tak szybko nie nudziła, dlatego sobie weźmiemy Badge Brothers i lecimy do gry sami, zobaczycie zaraz, jak to wygląda. Tak jak mówimy, latamy sobie na statku i walimy harpunem po prostu przeciwników. Co mi się podoba, że jest mega dużo różnych tych przeciwników i nie można się po prostu tak na szybko przyzwyczaić do jednych z nich. Tutaj mamy też na mapie różne skrzynie, do nich musimy znajdować klucze, żeby je otwierać. A w prawym dolnym rogu widzicie radar. Mamy dwa podstawowe ataki, jednym atakiem jest ten rzut włócznią, to jest lewy przycisk myszy. Prawym przyciskiem myszy sobie włócznię ładujemy, możemy ją wrzucić w przeciwników i do nich ją przyczepić, na przykład odrywać im jakieś kawałki
możemy odrywać im kawałki ciała i to zadaje jakieś dodatkowe obrażenia, z tego co ja tam widziałem. Na razie jak jesteś zwykli przeciwnicy, ale uwierzcie mi, o, serio, już dostałem obrażenia, ale bieda, jeszcze trucizna. Mówię, tych przeciwników jest tutaj milion po prostu różnych. I co mi się podoba, że deweloperzy tej gry raz na tydzień dają... O, dostaliśmy klucz, super. Raz na tydzień udostępniają nową wersję tej gry. Czyli jest ciągle aktualizowana i tak jak mówię, ona jest mega króciutko dostępna. O Jezu, wszedłem w jakiegoś grzyba i teraz wszystko jest chore. Ona jest bardzo krótko dostępna, dlatego tutaj na razie nie ma jakby tak dużo do roboty, jakbyśmy chcieli. Ale sądzę, że będzie można... O masakra, tu nic nie widzę, niech to zniknie. Sądzę, że będzie można do niej wrócić za jakiś czas i będzie dostępne znacznie więcej rzeczy. Co tu dostaniemy, jakąś runę? Pod Q i E mamy takie rzeczy użytkowe, że tak, nie wiem jak to mogę określić. Mamy bomby, które nie wiem co robią. 4 bomby wrzucamy, które zadają każda 35 punktów obrażeń, no okej. Ja to na razie szukam jakichś zwykłych przeciwników, boże, są jakieś silniejsi. Mogę w oczy harpunem rzucić. A, to muszę trafić, dobrze. Jeżeli walicie w przeciwników i widzicie obok nich napis harpun, to znaczy, że możecie tam wrzucić harpun i oderwać tą część ciała od ciała przeciwnika po prostu. O, na przykład teraz. 50 punktów obrażeń to zadało. Tutaj trzeba uważać na tych przeciwników. Ja jestem w to beznadziejny jak na razie. Także umarł na pierwszej misji, to się nie dziwcie. Nie wiem na radarze, jak szukać tak naprawdę bossów, czyli tego, to coś, co musimy rozwalić, ale na razie tego rozwalić tak nie chcę. Chcę rozwalić na razie zwykłych przeciwników, żeby z nich dostać jakieś klucze czy coś w tym stylu. To jest jeszcze mega dużo skrzynek do znalezienia na mapie. One są... O, super. One są, mówię, mega przydatne po prostu na początek, jak i tak nie mamy żadnych run. Każda runa będzie lepsza niż żadna, no nie? Tego sobie mówię, na razie będziemy latać na mapie. Ogólnie te misje chyba dużo nie trwają, może około 20 minut, tak mi się wydaje. Także mówię, taka mini seria między innymi seriami. Sądzę, że to nie jest głupi pomysł, bo mi się gra całkiem podoba. Dużo rzeczy tu się po prostu dzieje na ekranie, a lubię takie gierki. A, nie wiem, zniknęli mi przeciwnicy. Tak z ekranu? No mówię, gra jest wczesny dostęp, także jeżeli jakieś bugi tutaj będą się pojawiały, nie dziwcie się, ale mówię, gra jest króciutko na sklepie dostępna, a tam też, nie wiem, sądzę, że jak coś znajdę na odcinku, będę się starał dawać info deweloperom, że jest jakiś bug. Porządek to jest taki kurde, że się dużo nie dzieje. Dlatego czym prędzej chcę mieć jakieś klucze na te zasrane skrzynie, no. Niektóre runy są tak kozackie. Ja miałem pecha podczas ostatniego podejścia, bo ciągle mi się trafiały runy dla statku tylko. O Boże święty. A ja nie chcę run dla statku, ja chcę runy... O fuck. Ja chcę runy na włócznie. No Jezu, jak to gram jak gówno, ja tu umrę zaraz. Ale mówię, co mi się podoba, że... przeciwnicy są strasznie różni. Różne ataki są w ogóle. Nie, muszę się skupić na jakimś jednym chyba, tylko nie wiem, którego biłem najwięcej. Ale ten zielony jest tak samo zbity jak tamten. Harpun mogę na coś dać. No super, walnąłem w kamień. Ale bieda. Padnij rzesz. Dobra, padł. Jest klucz, super. Zgarniamy klucz. I do jakiejś skrzynki, tu jest skrzynka chyba. Z tego co widzę na radarze. Jest jakaś... O, dobra, mamy pierwszą runę. Jak się otwiera? Tabulatorem, okej, okay, się pauzuje, super. Sniper shot. Zwiększa obrażenia o 10. Szybkość lotu naszej włóczni o 50%. Ale zmniejsza attack speed o 50%. Co? Ale nie, to i tak się opłaca brać. Widzicie tutaj, ale to jest statystyka, ja nie wiedziałem. Obrażenia na sekundę 27. To się z tym znacznie zwiększają, mimo że ataki na sekundę się znacznie zmniejszają. To nie jest escape'em, tylko... O Jezu, znacznie wolniej rzucam. Ale obrażenia mam znacznie lepsze. Ale na takich przeciwników akurat to jest słabo, bo i tak ich zabijałem za jednym razem, tak mi się wydaje. Ale serio, znacznie szybciej. O, i znowu zniknęli, widzicie? Nie rozumiem, o co chodzi. To jest jakiś bug chyba po prostu. Pierwszy odcinek już dam info deweloperom, serio. Ciebie chyba biłem, tak. I cię mogę zharpunować. Frajerze.
Nie, mi się podoba akurat w tej runie, że znacznie szybciej lecą te włócznie. Znacznie łatwiej jest przeciwników celować po prostu. O kurde, dobra, ciebie nawet nie widziałem, chodź tu, lamusie. Nie, znacznie większe są obrażenia, serio, opłacało się to brać. Nie wiedziałem, że są to statystyki, tak to bym się zastanawiał i musiał liczyć. Pewnie. Gdzie ty jesteś? Jak oni lecą? Czemu on mi ucieka ode mnie w ogóle? On nie powinien czasem ze mną walczyć, mnie gonić, czy coś w tym stylu? Nie wiem, dziwnie się zachowują ci przeciwnicy. Możliwe, że jak jest O, chyba nie dostałem obrażeń. Skrzynka jakaś wyleciała? Nie rozumiem. Klucz wyleciał? Jest, jest klucz. Co tu dostałem? Co to jest? Mikstura Berserkera. Włócznie zadają 150% zwiększone obrażenia. Ale ja również dostaję 150% zwiększone obrażenia na 10 sekund. A to co to jest? Naprawiam 100 zdrowia podczas 30 sekund. Czyli przez 30 sekund naprawiam 100 zdrowia. Ej, to jest akurat świetne, bo tego zdrowia mam 100. Czyli leczę się na maksa. 30 sekund, całkiem nieźle. Więcej takich znajdziek muszę zgadnąć. Ale mimo wszystko znacznie bardziej wolałbym runy. Widzicie, to jest jedna runa zaledwie, a nasz DPS zwiększyła prawie dwukrotnie. Także muszę więcej takich run poznajdywać. Im więcej się run znajduje, tym po prostu gra się staje ciekawsza. Bo się więcej rzeczy robi. Jak to się przechodzi przez to? Ja się tu zmieszczę? Dobra, zmieściłem się. Nadal nie wiem, gdzie są ci Belch Brothers. Tu widzę, że jakiś jest przeciwnik. Z niego chyba klucza nie dostanę, on jest za słaby. Tak mi się wydaje. Nie podoba mi się to, że tacy mali przeciwnicy przelatują przez ściany. Ja ich muszę potem gonić. Nie mam zielonego pojęcia, jak do nich się dostać. Ja mogę rozwalać te rzeczy, tak jak widzicie, ja rzucam włócznią, to rozwalam te, nie wiem, glony, co to jest. Ale nie rozwalam tego szybko, to strasznie wolno leci i tego nie lubię. Tam jest dużo przeciwników z tego, co widzę. Albo jakiś jeden silny, nie wiem. Może spróbuję bomby rzucić, czy coś w tym stylu. Jest skrzynka, super. Aha, to są już Belch Brothersy. Ojej, to ja nie chcę ich rozwalać, ja chcę tu wszystkie mieć te. O Jezu, jakiś tych przywołuje. Ja chcę mieć wszystkie te skrzynki najpierw. Jak ja nie zgarnę skrzynek, to... O Jezu, to będzie słabo chyba. Nie wiem, walnę bomby. Aha. Jeszcze raz bomby. Ło, dobra, to nieźle bije. Nie widzę ich, nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest. Czemu się nazywa Brothers w ogóle? Przecież to jest jeden potwór. To nie są bracia żadni. Może powiem wam tak, ja znalazłem jedną runę tutaj. W moim poprzednim podejściu tych run znalazłem... Nie wiem, no, 4 na włócznie, 4 na... mój statek. I z tymi 4 runami zadawałem mniejsze obrażenia jak tutaj. Jedna runa się, ta snajperska, trafia, już zadaje większe obrażenia jak wtedy na 4. Dobra, zaczekam aż on się pojawi. Zblokował się chyba teraz. Nie wiem czemu nie może przejść, ale ja go mogę trafiać przez to. Tak, on się zblokował. Ale dziwnie. Na niego mogę coś od... Nie, nie mogę nic oderwać. Szkoda. O fuck. Otruj mnie, dobra. To już po całej misji. To strasznie łatwa była. Ale słyszałem, że na necie mówili, że Belch Brothersi to są łatwi akurat. Aha, ja muszę ich sarpunować tutaj, bo inaczej ich nie rozwalę, tak? Tak, bo im życie już nie... A nie, spada im życie nadal. Dobra, mogę jednak ich rozwalić. Ale run dostałem, wow. Mam 7 sekund na zgarnięcie tego wszystkiego chyba. 10, dobra. Wszystko zgarnąłem, mega dużo run. Zobaczymy, co to jest. No i tutaj dostanę jakieś tam bounty, nie wiem o co tu chodzi. Ale to bounty się liczy, bestiariusz jest, są nowe potwory w bestiariuszu po prostu, okej. To wszystko zaraz zobaczycie, to jest nasz wynik jakby. I ten wynik będzie pokazany po lewej stronie razem z innymi przeciwnikami. Widzicie, ja nie wiem, z nimi walczymy chyba o pierwsze miejsce. Ale jak to dokładnie działa, to ja nie mam zielonego pojęcia. Sprawdźmy sobie nasz ekwipunek. A nie, to w sklepie muszę sprawdzić tutaj. Nowe runy dostałem. Co to jest? 5% zwiększone obrażenia. Po prostu. Fajne, bardzo. Blood Boost.
Boost od razu się regeneruje, ale kosztuje życie, żeby użyć zamiast tej mocy, która się regeneruje. Ej, to beznadzieja, nie chcę płacić zdrowiem za boosta. Jeżeli nie jestem podczas walki, szybkość ruszania się zwiększa się o 40%. Spoko nawet. To sprzedamy, ej, to mi się beznadziejne wydaje. A prawie wszystkim już, okej. 200 coś kredytów mam. A czym się różni ta podka od tej? Aha, ta o 150%, a ta o 50%. Czyli się różnią jakby jakością po prostu. Okej. Te miny mogę przerzucić tutaj tak naprawdę. A co tutaj masz? Jak się z kimś dotknę, to ich odrzucam na bok, to nie, nic fajnego. Boost jest mocniejszy, też nic ciekawego, nic ciekawego. No, słabe ma te rzeczy. Dobra, wiecie, to z tej okazji, to jest pierwszy odcinek, to zagramy sobie od razu drugie podejście. Ale widzieliście, ile to trwało, sam sprawdzę zresztą, ile to trwało. 15 minut, bardzo króciutko. Ale właśnie z tego powodu chce mi się nagrywać grę. Takie 10-15 minutowe odcineczki między głównymi seriami. Sądzę, że to może być dobry pomysł po prostu. I tyle. Trudność. Dobra, może spróbujemy tego Nomnoma. Bo niby jest trudniejszy od tego, ale mamy większą szansę na wylecenie tych legendarnych run. Ale enemy damage, zwiększone obrażenia przeciwników są. Dobra, walić to. Lecimy tam Nomnoma, bo już z nim walczyłem i chyba wiem, jak z nim walczyć nawet. Trudny jest od tych Belch Brothers, to jest na pewno. Dobra. Musimy rozwalić Nomnoma, żeby dostać nasze bounty. Czemu ja się świecę na zielono? Nie mam zielonego pojęcia. Przestałem się już świecić na zielono, okej. Niech będzie. O, dobra, są przeciwnicy. Jak na razie ciągle ten sam biom nam się trafia. Bo tak jak mówiłem, jest mega dużo różnych przeciwników tutaj. Są różne biomy po prostu. Serio, o Jezu, jest dużo przeciwników. Co? Bez przesady, ej. Muszę jednego z tych większych zabić, żeby z nich mieć klucz. Masakra, ile ich tu się nagle pojawiło. Jedną rzecz, jaką bym chciał, to żeby można było ustawić kamerę dalej trochę. Sprawdza, to by było ułatwienie, bo bym widział z większej odległości przeciwników po prostu. Ale nie wiem, nadal mi się wydaje, jakby to było troszkę za blisko. O Jezu, jak kliknę podczas lotu harpun, to on wraca. To nie fajnie. Dobra, z tą też już walczyłem. Ja ciągle wbiję w ten kamień zasrany. Dobra. Nie ma klucza nadal, serio? Skąd ja mam wziąć klucz? Z ciebie pewnie. Nie lubię tych szarżujących. Silni się wydają. Też nie ma klucza? Kurde, to skąd ja mam wziąć klucz? Tu jest dużo takich pojedynczych przeciwników. I oni znikają, widzicie? Coś jest zbugowane. Przeciwnicy, którzy się pojawiają na krawędzi mapy, znikają. Dlatego tego nie rozumiem za bardzo. Wiem już, który filmik przesłać deweloperom. Ale mówię, bądźcie wyrozumiali dla gry, bo to jest... Aha, to jest chyba wpis do bestiariusza, te skrzynki. Ja myślałem, że to jest jakiś niby... Nie wiem, skrzynka, którą możemy otworzyć, jakieś przedmioty z tego dostać, coś w tym stylu. A z tego, co mi się wydaje, to jest właśnie wpis do bestiariusza po prostu. Tu jest dużo przeciwników, ale jak się do nich... O, fuck, mogę się tak... Dobra. Na full nitro możemy się przebijać przez to. Także spoko opcja. Kurde, tyle rzeczy tu jest do scharpunowania. O, i tak pada już. Dobra, padł. Jest klucz? Nie, jest wpis do bestiariusza tylko. No to bez sensu. Ja chcę klucz. Jakikolwiek, serio. I też jedna rzecz. Jak przeciwników złapiecie harpunem i nie puścicie jakby, to są spowolnieni. Też przydatna informacja. Aha, dobra, czyli takie świecące się na czerwono części tych przeciwników mogę oderwać. Z tego, co widzę. Okej. Dobrze wiedzieć. Tylko nadal nie mam kluczy żadnych. A nie mam jeden klucz, dobra, jestem ślepy. W lewym górnym rogu już są wszystkie nasze znajdźki napisane, jakbyście nie wiedzieli. Ale mega dużo kredytów. Wow. Naprawdę ogrom. Dobra, i co dostaliśmy? Coś na włócznie, co się cieszę. Aha, strzał w drugą stronę zadający 5 dodatkowych obrażeń.
fajnie. Widzicie teraz, jak strzelam w tą stronę, to zadaje... Dorzucam dodatkową włócznią. Tylko się zastanawiam, czy ta włócznia zadaje po prostu 5 obrażeń, czy nasze obrażenia plus 5 obrażeń, bo jeżeli tak, to lepiej będzie celować w taki sposób, widzicie? Czy teraz przyjmiemy celuję w prawo, ale za pomocą rzucania w tę stronę. To są zwiększone obrażenia. Ale znacznie trudniej tak celować, także raczej tak nie będę celował. No szczególnie w przeciwniku, który zabijam na strzała. A nie, tu jest nom-nom już. To ja nom-noma nie chcę. Jeszcze nom-noma nie chcę. Za szybko tamtą według mnie mapę zrobiłem. Na tej chcę dostać trochę kluczy po prostu. Żeby otwierać wszystkie te skrzynki, no mówię, no. Tak to ja bez żadnych znajdzie, która jest, stąd wyjdę. A te runy są mega przydatne. Kolejne żaby, które znikają. To jest dziwne akurat. Ja nie wiem, czy to jest losowa szansa, że z tych przeciwników wypadną klucze, czy z każdego jakiegoś większego przeciwnika. No nie, no z każdego większego nie wypadają, bo już z tymi większymi walczyłem i z nich nie wypadały. Dobra, tu jest ich sporo. O Jezu, oni są bardzo niefajni. O masakra, ja nie cierpię tych. Ich tylko od tyłu można bić. Są mega szybcy po prostu. Dobra. O, super, klucz. I to z małego. Aha, czyli to chyba może wylecieć z każdego przeciwnika na mapie. Jest na to szansa, tak mi się wydaje, nie wiem sam. Ale nie trafiłem. A i sprawdzę, jak to bije. Tak, to zadaje zwiększone obrażenia. Nasze plus te 5 obrażeń. Czyli lepiej byłoby celować właśnie tak odwrotnie. Ale znacznie trudniej tak celować, dlatego tak jednak nie będę celował. To nie jest mój poziom. Aha, tamtego oderwałem i go zabiłem. Lol. A nie, nie zabiłem go, po prostu oderwałem z niego jedną nogę. A i z tego co widzę, te części, które się świecą, jak w nie celam... O Jezu. Te części, które możemy oderwać, jak w nie celujemy normalnie, to im nie dodajemy obrażeń. Czyli opłaca się wyrywać od razu. No tak to trzeba celować w te... No widzicie, wszystkie są do oderwania, ja mu obrażeń nie zadaję. Muszę mu coś oderwać, żeby go zabić. Dobra, mamy jedną skrzynkę, a tu jest... Jeden klucz, a tu jest skrzynka. Żadnej runy. A nie, jest jakaś runa, dobra. Knockback. Aha, czyli to jest to, że jak... się z kimś dotknę, to ich delikatnie odpycham na boki. Czy nie wiem, przydatne, jak może ktoś we mnie wleci, żeby, wiecie, nie zadał mi jakichś kosmicznych obrażeń i się do mnie nie przykleił. Tu jest, są kolejne, tu jest tyle skrzynek, no po prostu ja chcę te wszystkie skrzynki otwierać, ale no nie wiem, w jaki sposób dostać większą ilość kluczy. Dobra, tu jest ten nom-nom, wiecie co? Walić to, pójdziemy już tego nom-noma, zabijemy i tyle. Nie ma co szukać tych kluczy na siłę, jak nie ma, to trudno. Idziemy na nom-noma, rozwalimy go. Ale on jest, kurde, trochę silny nawet. Znacznie silniejszy jak Belch Brothers, z tego co ja pamiętam. Taki ma atak dosyć trudny do uniknięcia. No chodź tu, stary, chodź. Co, ja na niego muszę wlecieć? Tak. Ło, jeszcze w grzyba wszedłem, no nie. Do walki z nom-nomem to się przydaje bardzo duże... Bardzo duża powierzchnia. Sfel tak na nas szarżuje, trzymajcie się od niego z daleka najlepiej. Więc ode mnie szybszy z tego co widzę. Dobra, mogę mu oko zharpunować. O, super. Nie to. Mogę mu oko zharpunować. Trzymajcie się od niego z daleka. Albo trzymajcie boosta w gotowości, albo go złapcie harpunem i on wtedy, widzicie, jest spowolniony. On wtedy mnie chyba nie może dorwać. Tak mi się wydaje. Dobra. Muszę mu w oczy walnąć harpunem, bo mu w ogóle obrażeń nie zadaje teraz. W oczy w sensie. Ale jestem Alan Zeza z masakra. O Jezu, on mnie dogania. Nie wiem, teraz tego nie widzicie, ale jak on jest blisko was, to ten lamus potrafi tak zszarżować z takim językiem wystawionym, to zadaje mega dużo obrażeń. Jezu, no nie mogę trafić w ogóle w to oko. On tak to obrażeń w ogóle nie otrzymuje. No znowu. O fuck. Ale żem się wpakował. Użyłem naprawy. O, widzicie? To jest dosyć silny atak. A wiecie co, włączę tą podkę. O, teraz otrzymuję 150% zwiększone obrażenia, ale sam bije 150% zwiększone obrażenia. 250, dobra. Jezu, 50 z hita mu bije. 60. Jakie hity. Leżysz, leżysz, mendo. Umierasz, bang, bang, bang.
Aha, zapomniałem, że nie mogę tak kliknąć dwa razy w locie. Dobra. Tak naprawdę w niego jest łatwo celować, to mogę... O, tak. W taki sposób. Są jakieś... Żadnych run, naprawdę? Ale bieda. No trudno się mówi. Ale mega dużo mam kasy. Teraz jak będzie coś dobrego u sprzedawcy, to mogę sobie to kupić. Ile bounty? Więcej jak wtedy, miałem chyba 22. Frogi, kolejne wpisy do bestiariusza. W ogóle też deweloperzy mówili, że prawdopodobnie, jeżeli gra stanie się bardziej popularna, to będą myśleli nad wprowadzeniem nowych języków. Także to też fajnie, jakby był język polski tu dostępny. Dobra, co mamy w sklepie do kupienia? Miałem strasznie dużo kredytów, ale ty masz strasznie słabe gówno. Longshot. Wow, fajne. Włócznie zadają dodatkowe maksymalnie 15 obrażeń. Ale zadają te obrażenia zwiększone zależnie od tego, jak daleko przeleciały. Czyli na maksymalnej odległości plus 15 obrażeń, na mniejszych tam dodatkowe mniej. Zamiast tego knockbacku, mi się to wydaje średnie, to sobie tu włożę. Coś masz fajnego jeszcze? Włócznie wybuchają, zadając dodatkowe 3 punkty obrażeń na małym obszarze. Nic ciekawego tak naprawdę. Boost power też nic ciekawego. Syringe, co to jest? Dodatkowe 10 obrażeń przez następne 10 sekund. Steroidy, na sterydy znaczy się chyba, tak to się powinno czytać. Całkiem spoko, 30 kredytów tylko. A nie wiem, na razie nie potrzebuję chyba raczej, dobra. To było na tyle z tego takiego krótkiego odcinka. Mówię, jeżeli wam się gra podoba i chcielibyście, żeby jej było więcej, następne odcinki będą krótsze, mówię, tylko taka jedna misja, 10-15 minut. Tak pomiędzy głównymi seriami, jeżeli byście chcieli, to nie wiem, napiszcie w komentarzu, zostawcie w górę coś w tym stylu. Sądzę, że możemy sobie ją ponagrywać więcej, bo mi się nawet podoba, ciągle się to coś dzieje. I zapewniam was, w późniejszych odcinkach będzie się działo więcej, jak będą miały lepsze runy i tak dalej. I na silniejszych bossów pójdziemy, uwierzcie mi, ci silniejsi bossowie są w ogóle chore gówna, jak ja to widziałem na YouTubie. Mi się gra jak na razie bardzo podoba, co prawda mówię, dużo do roboty tutaj nie ma, bo parę odcinków i tak naprawdę odkryjemy wszystko w tej grze. Ale to gra jest jeszcze w alfie, sądzę, że po paru miesiącach możemy do niej wrócić. I będzie znacznie więcej rzeczy do odkrycia, bo gra co tydzień jest aktualizowana. To jest mega fajne. Dobra, jak na razie wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Widzimy się w następnym odcinku. No nie wiem kiedy, jeżeli dacie znać, że chcecie, to jasne, nagrywam więcej. No i tyle. Trzymajcie się i cześć.